Dziękuję pani marszałek. Pani marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu połączonych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić stanowisko komisji do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej, zawarte w druku 1118. Zmiana omawianej ustawy ma na celu wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów oleju napędowego w nomenklaturze scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego również biopaliwa oznaczone kodem CN 3824-9091. Wysoka Izbo, 1 stycznia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej, które wprowadziło nowe oznaczenia kodów CN oleju napędowego i z uwagi na to oraz z uwagi na ewentualne kolejne zmiany w przyszłych latach kodów CN oleju napędowego w projekcie ustawy proponuje się dodanie przepisu, że zmiany oznaczenia oleju napędowego w nomenklaturze scalonej nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie. Powyższe umożliwi dokonanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego do oleju napędowego w przypadku wprowadzenia w nomenklaturze scalonej zmiany polegającej na zastąpieniu oznaczenia kodu CN oleju napędowego wykazanego w ustawie, jeżeli klucz przejścia opracowany przez Eurostat będzie wskazywał taką zmianę. Projektowany przepis będzie miał zastosowanie również w przypadku zmian polegających na oznaczeniu kodów CN oleju napędowego kilkoma nowymi oznaczeniami kodów CN. Ponadto proponuje się umożliwienie dokonania zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od biopaliw. To jest sedno całej noweli, ale przy okazji zaproponowano kilka nowych rozwiązań. I tak zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw zaproponowano nowy przepis artykułu 3a, który ma na celu zagwarantowanie, że zwrot podatku akcyzowego nie będzie dokonywany producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w komunikacie komisji. Zgodnie z proponowanym brzmieniem artykułu 3a zwrot podatku akcyzowego nie będzie przysługiwał producentowi rolnemu i to są trzy przypadki. Pierwsze będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku. Drugi przypadek to będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku. I czy bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. I powyższe kryteria nie będą miały zastosowania do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata. Ten przepis podczas posiedzenia połączonych komisji wzbudził jakby najwięcej emocji. Były zgłaszane poprawki, które jednak nie uzyskały poparcia komisji. W projekcie ustawy proponuje się również zmianę artykułu 3 w ustępu 3 w artykule 6, zgodnie z którym do wniosku o zwrot podatku producent rolny będzie załączał faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Zgodnie z proponowanym brzmieniem ustępu 3 kopie te nie będą wymagały potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, pracownika urzędu gminy lub miasta. Mając na uwadze, że konieczność zapłaty opłaty skarbowej za potwierdzenie przez upoważnionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT jest dla producentów rolnych dużym obciążeniem finansowym, proponuje się zmianę przepisu, zgodnie z którym dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego nie będą potwierdzane przez upoważnionego wójta, burmistrza czy prezydenta za zgodność z oryginałem. Zrezygnowanie z konieczności potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT przez upoważnionych pracowników urzędu gminy lub miasta uchroni producentów rolnych od ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. W
W projekcie ustawy proponuje się również uchylenie ustępu 5 w artykule 6, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej wnioski i załączniki do wniosków nie są przedmiotem opłaty skarbowej. Oznacza to, że czynność polegająca na złożeniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego nie podlega opłacie skarbowej. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu połączonych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnoszę o uchwalenie projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zgodnie ze sprawozdaniem komisji zawartego w druku 1118. Dziękuję bardzo.